dużo rzeczy przeżyliśmy i ciekawych, i wiem, jak lewy źle podchodzi, jakie ma humory, co mu nieraz nie pasuje. Ja to na boisku nieraz widzę, te zachowania takie, co mu zostały, i czy tak z domu, jak u niego jestem. On nie jest łatwy do wyprowadzenia, na przykład, wiesz, z rytmu meczowego, czy żeby go rozproszyć przeciw. Natomiast broni się przed tym, że nie chce do siebie przyjmować, jak chciałbym mu się na przykład z czegoś zwierzyć, że mam mega jakiś problem. Ja czy ktoś. On nie za bardzo chce do siebie to mocno tak przyjąć, bo nie chce przeżywać czyjegoś problemu. Słuchaj, pojechałem na te testy do Wisły Płock jako 15-latek i wiesz, no tak jest w mojej miejscowości, tam wszyscy, kurde, Wisła Płock, fajny sprzęt mają, buty. Ja taki chłopczyk trochę, co no, biedny, żeby tam dostać się, musiałem w Krośnie wsiąść na pociąg o 20 z torbą jedną sam. W wieku 15 lat jechałem od 20 do 6, 10 godzin. O 6 na centralnym wysiadłem w Warszawie, wsiadłem do Ekspres Polski, do busu i dojechałem do Płocka. Tak staczyłem swoją historię z wielkim ryzykiem, ale no, rodzice oczywiście wzięli dwóch braci, bo też było dwóch braci, i mówią, no, że teraz na was będzie trochę mniejszą pieniędzy, bo Sławek wyjeżdża, musimy tutaj Sławkowi opłacić internat, trochę sprzętu kupić, no musi też, wiesz, wyglądać. I za pierwszą premię w wieku 18 lat, jeszcze nie miałem kontraktu, ale zarobiłem za wygrany mecz na przykład 8 tysięcy złotych. O, wow, w tamtym czasie Wiśle, to było jak dzisiaj 50. Ja przyjechałem do domu z tą gotówką. I to mama mówi, co ty z tym, gdzie ukradłeś to komuś? Ona mówi, no rozmożyłeś się. No, to mama mówi, nie, no ja tyle za mnie dostałem. Chłopak z Podkarpacia, urodzony w 87 roku, przyjeżdża do chłopaka z Podkarpacia, urodzonego w 85 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, Jedlicze i Jeżowe dzieli 100 km w linii prostej. My jesteśmy z tego samego pokolenia. Ja pomyślałem sobie tak, cholera, jak wrócę pamięcią do dzieciństwa, to w mojej miejscowości, miejscowości Jeżowe, z której pochodzi Mieczysław Orzuk, nie było szans, żebyś się nie interesował piłką. Albo musiałeś piłkę grać, albo się piłką interesować jako widz, bo inaczej cię kumple odrzucali. Jedlicze to jest 5-6 tysięcy mieszkańców. Czy podobnie było w twoim przypadku, że jak się piłką nie interesowałeś, to cię nie było? Ja piłką cały czas się interesowałem i stworzyliśmy nawet grupy osiedlowe. Pamiętam taką grupę, nasza się nazywała Rotweiss. Dostaliśmy stroje nawet Rotweiss z Essen, przyszły biało-czerwone. Więc te stroje graliśmy w 5-osobowych drużynach takich osiedlowych i tak jak Jedlicze ma kilka osiedli, no to od urodzenia te osiedla rywalizowały ze sobą i na małych różnych boiskach graliśmy co sobotę o 9 rano. A oprócz tego trenowałem w Nafcie Jedlicze, w małym klubie, ale no, nikt mnie nie woził, wychodziłem wtorki i czwartki dwa razy sam na nogach, w sobotę mecz. I większość mojego życia, takiego dzieciństwa, co pamiętam i sobie przypominam w Jedliczu, to jest tylko boisko, szkoła, pójście znowu na boisko, na plac z kolegami i głos mamy, który już czas wracać, kolacja, 20, Sławek wracaj, bo jest późno. I wtedy byłem najbardziej zły, że muszę wracać z tego boiska. Słuchaj Sławek, ja nie chcę z tobą gadać, wiesz o czym? O taksówkach, o alkoholu. Nie, już to, nie, już to męczy i czy ciebie to nie męczy? No już powtarzać to wielokrotnie, to już naprawdę jest męczące i wystarczy. W połowie lat 90. za świadectwo z paskiem mama kupiła mi koszulkę. Koszulkę Alexa Del Piero, bo taka była tylko na bazarze. I słuchaj, ja po latach już jako dziennikarz sportowy, bo mnie stać, kupiłem sobie na eBayu oryginalną koszulkę, taki zamiennik Del Piero. I teraz pytanie, bo ja miałem biało-czarną. Czy ty miałeś te w kolorach niebieskim i żółtym, pamiętasz, Alexa Del Piero, czy też biało-czarną? W ogóle pierwsze, co dostałem piłkarskiego, to na 6 urodziny dostałem szalik Borussii Dortmund. Normalnie byłem tak szczęśliwy jak nigdy. Dopiero później gdzieś ta plakata Juventusu, właśnie Del Piero, Zidane, Deschamps, jeszcze Viali, Ravanelli w ataku, no Peruzzi, tak, w bramce chyba pamiętam, no to była taka drużyna, którą kochałem tak naprawdę. I dostałem też taką wielką koszulkę z 10 na plecach Del Piero, ale to nie była koszulka ani Nike, ani Adidas, tylko taka właśnie z rynku koszulka, ale była Juventusu, więc... Jak ona była? Biało-czarna czy w innych kolorach? Ona była pasiasta. Biało-czarna. Ja wam pokażę, pamiętasz Sony Mini Disc, tak, Sony, z przodu? I to było tak, że jak się miało taką koszulkę na osiedlu, czy u mnie na podwórku, to byłeś kozakiem. No generalnie, jak miałeś jakąś fajną koszulkę piłkarską, to już byłeś naprawdę... No. W szkole kozakiem, a na boisku królem boiska. Dobra, Sławek,
Ty zostałeś piłkarzem, ja nie, chociaż muszę ci powiedzieć, że jesteś pierwszym piłkarzem z okręgówki, z którym robię wywiad. Ja też grałem w okręgówce, w Sparcie Jeżowe. Natomiast jakie to jest uczucie, jak po kilkunastu latach, od tego momentu, kiedy nosisz koszulkę Del Piero, nagle wychodzisz face to face z nim na boisku? O kurde, w ogóle jak przechodziłem już do szatni, wchodzę, żeby przejść do szatni, gdzie mieliśmy Lecha Poznań, przechodziliśmy obok szatnie Juventusu, akurat były drzwi otwarte. I tak sobie zatrzymałem się, a tam te koszulki wszystkie rozwieszone i tam właśnie jeszcze Krasić, Del Piero, Pepe, Buffon, Chiellini, z którym wymieniłem się koszulkę z Chiellini i z Bonucci. No bo rywalizowałem z obrońcami, więc mam białą z meczu z Poznania i pasiastą czarną z meczu z Turii. No, emocje takie. Kurde, tu gościa obserwujesz, te piękne rzuty wolne, Liga Mistrzów 96 rok, a nagle zaraz będę sobie z nim na boisku grał, co prawda przeciwko. Później Milosza Krasicza mam razem w drużynie, no to jest coś, co piłka dostarcza właśnie ci takich i emocji, i rzeczy, o których byś nigdy nie pomyślał, że mogą się zdarzyć, a się zdarzają. Ciężko się przedostać z Podkarpacia było. Dzisiaj myślę, że jest łatwiej, ale ja pamiętam lata 90. czy początek XXI wieku i wiesz, stosunkowo niewielu piłkarzy z Podkarpacia przebijało się na ten poziom centralny. Jak to wyglądało? Bo ty byłeś dzieckiem osiedla Podwórka, tak. Twoja mama opowiadała, że miałeś największą pasję w rodzinie spośród twoich braci. Jak to było, że ty trafiłeś na szczebel centralny? Pamiętam, to były wakacje, końcówka wakacji w zasadzie, 2000 rok to był, miałem 15 lat skończone, skończyłem 8 klasę i przyjechała do mnie taka rodzina z Płocka. To się odwiedzaliśmy, czasami na Mazury zabierali. No i nie było mnie w domu, oczywiście byłem na boisku, ale mój brat był i szybko biegnie na to boisko, woła mnie: Sławek, Sławek. Ja mówię: co się stało? Jedziesz do Płocka. Aż we mnie coś tak tknęło, rzuciłem wszystko, mówię do chłopaków, że nie gram już, biegnę szybko do domu, przyjechała ta rodzina, no jest, zabieramy cię do Płocka, pójdziesz do szkoły Wisłę Płock. A ja mówię: o kurde, no to jest, w ogóle się nawet nie myślałem, żeby zostać ani chwilę, spakować się i pytam się, kiedy to ma być. No do szkoły najpierw musisz testy w Wiśle Płock przejść. I słuchaj, pojechałem na te testy do Wisły Płock jako 15-latek i wiesz, no tak jest w mojej miejscowości, tam wszyscy, kurde, Wisła Płock, fajny sprzęt mają, buty, ja taki chłopczyk trochę, co biedny, no ale te testy akurat wyszły, no, bardzo dobrze się pokazałem i od tego wszystko się zapoczątkowało, ale żeby tam dostać się, musiałem w Krośnie wsiąść na pociąg o 20, z torbą jedną sam, w wieku 15 lat, jechałem od 20 do 6, 10 godzin, o 6 na centralnym wysiadłem w Warszawie, wsiadłem do Ekspres Polski, do busu i dojechałem do Płocka. Tak zacząłem swoją historię z wielkim ryzykiem, ale no rodzice oczywiście wzięli dwóch braci, bo też było dwóch braci i mówią, no, że teraz na was będzie trochę mniejszą pieniędzy, bo Sławek wyjeżdża, musimy tutaj Sławkowi opłacić internat, trochę sprzętu kupić, no musi też, wiesz, wyglądać, a nie mieliśmy jakoś tak nie wiadomo ile pieniędzy, więc bracia to zrozumieli, no teraz im się odwdzięczam za to i rodzicom i nim, więc chyba są zadowoleni, ale dobrze, wtedy to był ciężki moment, wiesz, dla nich, bo wiedzieli, że są trochę na torboczny, bo wszystkie kasa szła dla mnie. To było chyba 3,5 tysiąca złotych musieli za ciebie zapłacić, tak? Jakiś sprzęt sportowy, którego ostatecznie nie dali, tak? Nie pamiętam, ale jakieś tam drobne pieniądze były, taki ekwiwalent właśnie, ale... No ale początek naprawdę miałem bardzo ciężki i przeprowadzki nie są łatwe, ja wiadomo, jeszcze jak człowiek jest związany cały czas z rodziną, to się tęskni naturalnie. No tak, bo jednak jest coś takiego jak podkarpacka rodzina, która się bardzo kocha i jest ze sobą, mimo że czasami, bo to się często zdarzało w naszym pokoleniu, że na przykład tata wyjeżdżał i nie było go przez kilka miesięcy za granicę, bo musiał zarobić pieniądze. Ale ja od momentu wyjazdu, czyli 15, 21 lat, ani razu nie ominąłem na przykład Wigilii w Jedliczu, czyli na każdej byłem. I na każdej prawdopodobnie nie będę. Razem z braćmi, z całą rodziną się spotykamy do tej pory, z dziećmi. Na początku byliśmy małymi dziećmi, teraz wszyscy mamy po dwójkę dzieci. Więc jest przyjemnie, miło, wiesz, jest Mikołaj przychodzi i tak dalej. Ta tradycja cały czas została. To się przybiera za Mikołaja. Ktoś tam teraz dosiedle jakiś taki, żeby nie znał, chociaż już dzieci coraz większe. Coraz bardziej kumate. Sławek, czy ty byłeś dobry na tle swoich kolegów od dziecka? Czy ty wiedziałeś po prostu, bo się to czuje, że wybierają cię do drużyny, że jesteś lepszy od innych? W Jedliczu tak. Tak, w Jedliczu. W Jedliczu tak. A nie miałeś takiego czegoś, co miał Sebastian Deisler, pamiętasz, w Poldi z nim grał, taki piłkarz niemiecki, który zasłynął z tego, że był zniszczony przez kontuzję i pierwszy ogłosił, że ma depresję, co dzisiaj jest chorobą współczesności. I on mówił taką fajną rzecz. No dobra, wychowałem się w Lorach, też w małym miasteczku. Wzięli mnie na pierwszy taki mecz, turniej poza moje miasto i mówię, nie dam rady, pewnie będą lepsi ode mnie. Nagle się okazuje, że jestem
najlepszy. Później, wiesz, mistrzostwa landu, też jestem najlepszy. Nagle etap centralny, ja nie mam żadnych kompleksów. Czy ty miałeś takie obawy? Nie wiesz, gdzie zobaczyłem? Ja cały czas w Wiedliczu grałem w roczniku 80 do 83 można było grać. I ja jako 85 grałem w tym roczniku. 3-5 lat starszy. 3-5 lat starszy, cały czas. I w momencie, gdy pojechałem do Płocka, do rocznika 8-5, do swojej grupy i na obóz, graliśmy sparing z Widzewem i tak dalej, ale w swoim roczniku. Wygraliśmy 3-2, ja strzeliłem 2 bramki. Kolejny sparing, znowu wygraliśmy, ja strzeliłem 4 bramki. Wiesz, zaczęła się, zobaczyłem wtedy, kurde, no, widocznie na swoim roczniku albo trochę się wywyższam, albo poziom jest słaby, sobie myślałem. No ale zaczęła się liga. W pierwszym meczu jeszcze nie mogłem grać, bo sprawy formalności. I w drugim meczu oficjalnym 8-5 Wisła pod, nie pamiętam z kim, wygraliśmy 11-0, strzeliłem 5 goli. I sobie myślę, kurde, jak ta liga tak będzie, to ja tu nastrzelam tyle tych goli. I tak było. No, strzeliłem w pierwszym sezonie chyba 40, później 30. No i wtedy zaczyna się z tobą interesować właśnie makroregion U16, U17. I tam trochę się, tam już się tak mniej wyróżniałem na tym U17, bo bardzo dużo piłkarzy, Tomasz Szczepan, Tarnowski, no naprawdę mega dobrzy, a ja gdzieś trochę z tyłu, taki rezerwowy. Ale gdzieś im wyżej dalej, już zaczynałem w seniorach powoli Wisły postrenować, to czułem, że tak jak oni by wszyscy spadali w dół, a mi trochę tak siła rośnie w tej reprezentacji młodzieżowej. No na przykład zagrałeś chyba w kadrze U19 na Mistrzostwach Europy, jeżeli dobrze pamiętam, w 2004 roku. Graliście tak, z Turcją, z Hiszpanią i z Niemcami. Tak mi się wydaje. Z Niemcami, tak. Z Niemcami. No, Piszczu szalał. Piszczu był, tak, chyba... był napastnikiem, strzelił bramkę z Niemcami chyba na 1-1. Tak, w ogóle Piszczu był chyba wtedy królem strzelców całego turnieju, bo on w każdym meczu zdobywał bramki. Sławek, często mam takie wrażenie, że się pomija rolę kobiet w piłce nożnej. Wiesz, rolę matek. Na przykład bez matki Cristiano Ronaldo i jej poświęcenia nie byłoby tego znakomitego piłkarza. Czy, czy pani Ewa też miała wielki wpływ na to? No przede wszystkim to, że mnie puściła, to już jest, wiesz, bo ja teraz jakbym miał, ja bym się zastanowił, czy mam córkę w wieku 15, może z córką jest inaczej, puścił sam moją syna już łatwiej, ale natomiast no, to jest to właśnie, poświęciła dwóch braci dla mnie, czas i pieniądze i wszystko właśnie, żeby mi to dać. No, jak sama nie była jakoś, u mnie z rodziny nikt nie grał w piłkę, ona nie była związana ze sportem, mój tata w ogóle nie interesował się piłką, więc ta pasja przyszła do mnie sama taką, wiesz, i granie, więc na mecze później odwiedzali i tak dalej. No ale zawsze coś tam wspierała, jak mówiła, jak coś odpaliłem, jakiś głupi numer, to mówi, że to się z tym nie da łączyć, że albo wybierzesz sport, albo pójdziesz z drogą inną i zaraz będziesz z powrotem w Wiedliczu. Ale ona kumała sport. No tak, tak, jak najbardziej wiedziała, ale nie wiedziała, jak to funkcjonuje na takim już wysokim szczeblu, jak na przykład dostanie się do klubu, co jest w ekstraklasie, wiesz. Ile to poświęcenia, jak ja za pierwszą premię w wieku 18 lat, jeszcze nie miałem kontraktu, ale zarobiłem za wygrany mecz na przykład 8000 zł. O wow, w tamtym czasie Wiśle, to było jak ja przyjechałem do domu z tą gotówką i to mama mówi, co ty z tym, gdzie ukradłeś to komuś? Ona mówi, no rozmożyłeś się no, o tym. Ona mówi, nie, no ja tyle za mecz dostałem. Jak, mówi, za jeden mecz dostałeś 8 tysięcy? Ja mówię, no tak, w kasie kazali się zgłosić i... No i wiesz, wszystko prawie i wtedy oddałem, że zostawiłem sobie tam z 500 zł. Wróciłem, bo wiem, że zaraz pewnie wygram kolejny, zaraz coś znowu zarobię. Ale ona później zobaczyła, jaka to jest skala, wiesz, zarobków. Nie miałam wcześniej o tym pojęcia, bo to jest tak, że też te wielkie pieniądze dopiero wchodziły. Myślę, że problem też polegał na tym, że to pokolenie rodziców, które nas wychowało, pokolenie, które spędziło większość swojego życia w poprzednim systemie komunistycznym, po prostu nie miało pieniędzy, ono też nimi nie umiało zarządzać. Mnie się wydaje, że dzisiaj na przykład, jak wchodzi 20-letni piłkarz, powiedzmy 18-letni do ekstraklasy, to jednak jego ojciec lepiej wie, jak zarządzać pieniędzmi. I z tego powodu, mi się wydaje, będzie mniej w przyszłości, mam nadzieję, wiesz, takich sytuacji, w których ci piłkarze kończą bardzo szybko i też nagle się okazuje po kilku latach, że nie mają pieniędzy. No właśnie, no bo mogą gdzieś, no przede wszystkim oddać albo gromadzić u rodziców, nie wiem, mogą mi coś zainwestować. A ja w sumie, tak jak mówisz, nie wiedziałem, no moja mama pracowała w sklepie, to ile mogła zarobić? 700 zł wtedy, nie wiem, jako sprzedawczyni, no, może więcej trochę. Tata też pracował w jakiejś firmie, no to wiesz. Chociaż jeździły te delegacje, to pamiętam, że jakieś zawsze miałem dużo dobrych słodyczy, bo z Niemiec, także to dobrze pamiętam. A miałeś gifty piłkarskie z Niemiec? Bo ja pamiętam, że miałem gifty z Italii, stąd moja miłość do włoskiej piłki. Nie, właśnie tata rzadko mi kupował sportowe, w zasadzie w ogóle. A wystarczyła gazeta na przykład, kolorowa, piękna, prawda? Chociaż tak się nic nie rozumiało, ale plakat na przykład można było później dostać. Zacząłem sam zbierać właśnie, jak Bravo Sport i ta era Marki Citko, co te bramki strzelał w Lidze Mistrzów, to też plakaty i wszystko. A teraz, spokój? A teraz z Markiem właśnie tak, jestem właśnie dobrym kolegą, znaczy dobrym. No, kiedy zadzwonimy, to sobie spokojnie porozmawiamy. Nie, Marek Citko,
to był taki pierwszy nasz wielki idol, bo robił rzeczy spektakularne, pamiętasz? I piękna bramka z Atletico, gol z Brazylią. Właśnie, i to nie byle gdzie. A kto był twoim pierwszym idolem? Del Piero? Chyba Del Piero, no. Del Piero właśnie z Juventus. Pamiętam, jak płakałem, jak przegrali z Borussią i Ralf Riken strzelił trzecią bramkę tego Loba Peruzziemu. I to normalnie, chyba nie mogłem przeżyć tego przez dwa dni. Tak było. A Del Piero strzelił pięknego gola piętą, pamiętasz, w tamtym meczu na 1-2. Sławek, bo mamy wspólnych znajomych, nie ukrywam, piłkarzy, których ja osobiście też znam i w takim wewnętrznym środowisku piłkarskim ty jesteś szalenie lubiany. Ludzie cię uwielbiają i o tym doskonale wiesz. Czy ty byłeś lubiany też przez to, że dobrze grałeś w piłkę na boisku? Bo mnie się wydaje, że każde środowisko piłkarskie zaakceptuje piłkarza, który dobrze gra w piłkę, a jak jest jeszcze fajnym gościem, to już w ogóle super. Wynikami na pewno się bronisz i swoją postawą i to, co robisz dla drużyny, że przynosisz gole i punkty, to na pewno nie podlega. Pamiętam, że byłem lubiany już w Płocku właśnie, gdzie strzelałem te bramki, to wszyscy na początku, jak jechałem na obóz, to siedziałem z przodu, a jak wracałem, to z tyłu już wszyscy śpiewaliśmy razem, więc przez to się wzięło, że... Ale też relacje, ja czasami... Podam przykład, nie zmieniłem klubu w Bundeslidze z Kolonii do Frankfurtu po spadku, tylko dlatego, że chciałem mieć relacje z Poldim i że to jest w drużynie i z Matuszczykiem, gdzie miałem Polaków, bo się z nimi dobrze czułem i tak dalej. A może powinienem właśnie wtedy zmienić i dalej zostać w Bundeslidze, może inaczej by się to potoczyło, nie wiem. Później chyba tak natomiast, zrobił Hektor, to tak, samo. Tak. Natomiast do tej pory, czy z piłkarzami, którzy byli w kadrze, czy to są teraz już trenerzy, jak Mariusz Lewandowski, czy Jurek Dudek, z którymi ja miałem w zasadzie raz sztyczność w reprezentacji za trenera Majewskiego, no to wystarczyło mi naprawdę raz z nimi posiedzieć i do tej pory mamy dobry kontakt, więc... Nikt nie mówi nie. o tobie złych rzeczy, wiesz? Nikt. No, czasami się pewnie ktoś zdarzy, że tam przesadzam na boisku, że adrenalina, kartki kupię, kupowałem tego Nowikowasa, wiesz, to się trochę ciągnęło, bo to sama taka głupota, ale to przychodziło tak, o wiesz, nagle jakaś grzałka czy czerwona kartka na Lechu, gdzie byłem no, uwielbiany przez kibiców Lecha i trochę straciłem na tym, ale oni dobrze wiedzą, że dla jej drużyny w tym momencie, gdybym był podpisanym piłkarzem Lecha, ja bym oddał 100% z siebie i wszystko, żeby ten Lech zdobył 3 punkty. I tak samo robiłem w każdym innym klubie. Ja pamiętam, że po tym meczu, który był w Poznaniu, bo tam była akcja z Tomkiem Kędziorą, robiliśmy z Filipem Kapicą wywiad z bratem znakomitego piłkarza, Sergieja, z Wanią Milkowiciem Sawiciem, który, Wania jako młody piłkarz, trafił do Manchester United. Dzisiaj broni w Torino i wygryzł Mój dobry kolega, no to będą przecież tak. Był w Lechii przez 2 lata. Tak, i w ogóle nie grał. No, ja mówię, nie grał. I od wiesz, zrobimy taką rozmowę. On też, umówmy się, często nie trzyma ciśnienia. No nie, no. Ale dobrze strzela rzuty wolne. Słuchaj, z 30 metrów, z prostego chcieliśmy mu w Lechii dawać wolne, ale mało bronił. A ty widziałeś, jak trenerem Torino był Sinisza Michajlowicz? I dostał 3-4 takie w klapkach. Nie, no w ogóle katastrofa. Wysyłał ten filmik. Tak, tak, katastrofa. I Wania mówi, wiesz, nagle wszedł na takie tory mentorskie i mówi tak, nie no, Peszko, reprezentant Polski, zawodnik z taką przeszłością, on nie może się tak zachować. I ja pamiętam, że Filip tak na niego patrzy, na mnie i mówi, no tak, z pewnością. A pamiętasz, że Wania był pierwszym, który dostał chyba... czerwoną kartkę na ławce, bo tam ruszył do sędziego. To co Robertowi mówię, dlaczego do Anglii nie pójdzie, do Chelsea, do Manchesteru na rok, czy dwa, czy na trzy, żeby zobaczyć inną piłkę. To jest inny świat piłkarski, to nie jest Bundesliga, że jest dyscyplina, to tam grasz mecz, a reszta klubie nikogo nie obchodzi, co robisz. Nie to, żeby gdzieś jeździć, wiesz, afery kręcić, czy cały czas imprezować. Ich nie obchodzi nawet, gdzie ty, jakie mieszkanie. Oni ci nie pomogą mieszkania wynająć, bo oni ci tyle płacą, że masz o wszystko sam sobie zadbać. I co Lewy ci odpowiada? Jak mu mówisz, czemu nie idziesz do Anglii? No jest już tak przywiązany do Bayernu, że... Ale Lewy mówi rekord. Jeszcze jest MLS gdzieś tam w zasięgu pewnie, ale natomiast już chyba trochę za późno. Natomiast, chociaż może nie za późno, natomiast cały czas go na tą Anglię namawiałem, bo no naprawdę, tam jest zderzenie o 180 inne niż z Niemczech. W 2008 roku zacząłem pracować w Orange Sport. Pamiętam, pojechałem na prezentację Lecha. Spotkałem cię, jechaliśmy w tą samą windą. Ja, ty i Lewy. Kiedy się z nim zakumplowałeś? Wtedy. Co was połączyło? W tym samym czasie przyszliśmy i oczekiwania wobec nas nie były jakieś wygórowane, że okej, on był królem strzelców, wicekrólem pierwszej ligi, ale to nie było tak, że my będziemy zbawimy Lech Poznań, czy coś w tym stylu. Był jeszcze Stylić i Arboleda w tym samym czasie. Ale już sparingi pokazały, że raz dobrze się grałeś szukamy się na boisku i współpraca jest dobra.
to my spędzaliśmy cały czas ze sobą czas w hotelu, gdzie w Poznaniu przed meczem u siebie byłeś w hotelu, przed meczem na Ligę Europy, na wyjazd Ligi Europy, jechaliśmy na reprezentację Polski, byliśmy razem w pokoju, bo wtedy jeszcze dwójki, wszyscy mieli nie tak jak teraz jedynki. No jeszcze nie było się tak social media w ogóle, że nie siedziało się tyle na Instagramie, tylko się prowadziło rozmowę i teraz czasami jest tak, że do kogoś nie musisz dzwonić, bo wiesz, gdzie był przez internet i social media, o, był tu, więc po co do niego dzwonić. To twoja się... mama. A twoja mama tak, może zobaczyć na Instagramie, właśnie, co u ciebie. A teraz, no, wtedy się zadzwoniło, co robisz, gdzie byłeś i tak dalej, jak spędziłeś weekend. No i kiedyś, jak liczyłem, ja spędziłem z nim około 160 nocy przespanych razem w jednym pokoju, więc to jest pół roku. Nie wiem, czy ktoś go zna lepiej. To więcej nocy on spędził tylko ze swoją żoną. Wiesz, no, dużo rzeczy przeżyliśmy i ciekawych, i wiem, jak lewy źle podchodzi, jakie ma humory, co mu nieraz nie pasuje. Ja to na boisku nieraz widzę, te zachowania takie, co mu zostały, i czy tak z domu, jak u niego jestem. On nie jest łatwy do wyprowadzenia na przykład, wiesz, z rytmu meczowego, czy żeby go rozproszyć przeciw. Natomiast broni się przed tym, że nie chce do siebie przyjmować, jak chciałbym mu się na przykład z czegoś zwierzyć, że mam mega jakiś problem. Ja czy ktoś. On nie za bardzo chce do siebie to mocno tak przyjąć, bo nie chce przeżywać czyjegoś problemu dodatkowo, żeby jeszcze ciążył mu to, bo ma tak stres w Bundesligi, no wiadomo, jaki by nie był, no stres tam jest cały czas, trzeba wygrywać, on jest skazany na strzelanie bramek, Liga Mistrzów, jest dowódcą w reprezentacji Polski, na niego cała Polska liczy, kraj, do tego musi być wzorem dla młodych ludzi i tak dalej. I to wiesz, to się tak wydaje, że ma fajne życie, ale to jest ciężar, ogromny ciężar. Przyjmowanie do siebie jeszcze czyichś problemów, no on nie jest w stanie tego wszystkiego też pomieścić, dlatego ja mu się nie zwierzam z moich tam, jak chcę komuś się zwierzyć, czy ktoś inny podejrzewa. Co było od samego początku w lewym szczególnego? Coś, co dzisiaj z dystansu, możesz powiedzieć, jako taki element, który mógł zrobić różnicę. Może czego mu trochę nawet zazdrościłeś? Czego mu zazdrościłem? No, on nie robił drastycznie jego przeskoku, tylko miał chyba postawiony z góry już cel taki właśnie, taką, jakby nie wiem, sinusoidę, która idzie cały czas w górę. Taki on wykres. Się czymś odróżniał? Robił coś właśnie innego niż wy? Nie. On rywalizował na treningach normalnie, nie zostawał po 5 godzin więcej. Nie był chyba jeszcze wtedy zdania tego, że jak trenujesz 10 godzin dziennie, to jesteś lepszym piłkarzem. Bo ja na przykład nie jestem tego zdania, że jak będziesz trenował, może w młodym wieku tak, ale... Czyli, no bo nie powiesz mi, że piłkarz ekstraklasy, jak teraz spędzi 12 godzin dziennie na treningu, to będzie grał w Bundeslidze. No nie. Ja mam taką teorię, Sławek, że tak, przede wszystkim mózg i na różnych poziomach, bo powiedzmy, wejdziesz na poziom ekstraklasy, ktoś się zadowoli, a ktoś powie nie, to dopiero początek. Mnóstwo czynników. Jak sobie poradzisz z niepowodzeniami? A wiesz, że są tacy, którzy po niepowodzeniach już na przykład zjeżdżają i nigdy nie wrócą. Jak sobie poradzisz na przykład z sukcesem? Bo właśnie. To jest gorsze. Słuchaj, czytałem piękne zdanie, że każdy człowiek, Sławek, powinien dzisiaj doświadczyć sukcesu, chociaż przez 5 minut, żeby zobaczyć, jakie to jest, za przeproszeniem, kurestwo. No. Tak, bo to się wydaje, że to jest dobre, ale powiedzmy po paru latach powiesz, że to było najgorsze. I powiem ci, jeżeli chodzi o te czynniki, mój ojciec zawsze mówi, ciężko pracować umie każdy głupi. Trzeba pracować mądrze. Prawda. I takie zdanie powiedział mi Piotr Rejs, który mnie zainteresował, bo wiesz, jaka jest ogólna, obiegowa opinia o Ani Lewandowskiej, że to Robert jej więcej daje. I pamiętam Piotr Rejs, który grał z Deislerem, bo nagrywałem go do dokumentu o Sebastianie Deislerze, mówił mi tak, słuchaj, ja widziałem, jaką wartość miała Ania Lewandowska dla zamkniętego, bo lewy, jego zdaniem, był zamkniętym chłopakiem, jak trafiał do Lecha Poznań. I ludzie nie rozumieją, że na najwyższym poziomie to jest tak, że często 1% decyduje o tym, czy jest sukces, czy brak, czyli detale. I on mówi, kobieta, która rozumie sportowy styl życia, która powiedzmy mentalnie jest na AWF-ie, to jest kobieta, która go w żadnym stopniu, nawet o promil, nie odciąga od najważniejszych rzeczy. I ktoś powie, no dobra, ale o czym decyduje promil? I Rejs mówi, nie, słuchaj. Właśnie ten jeden element może być robiącym różnicę. Ja myślę, że to jest najpiękniejsze zdanie, jakie słyszałem. To ma rację, bo jest z wielu piłkarzy. Ja to wiem też po sobie. Na przykład w Niemczech miałem dwójkę małych dzieci, już urodziło mi się drugie dziecko, tak? Moja żona była sama, średnio niemiecki znała, coś tam rozumiała, ale średnio. Bez żadnych Polaków blisko siebie na osiedlu niemieckim. Więc po treningu chciałem jak najszybciej się wykąpać, no 10 minut tak posiedzieć z drużyną i jechać.
I to też jest gdzieś element, że ona chciała, żebym jej pomógł, ale ja chciałem też sobie nieraz zostać tą godzinę, postrzelać, coś dodatkowego porobić. A z drugiej strony myślę, no ona, jej jest ciężej. Ona wie, że ja sobie wyjdę do, nie, wiesz, do Niemców, do Polaków, gdzieś sobie mam styczność z ludźmi, rozmawiam i tak dalej. U Roberta Lewandowskiego Ania od razu wiedziała, że w sporcie musisz poświęcić się dodatkowo, oprócz treningu, dodatkowo coś robisz. Prawdopodobnie w ogóle mu nikt nie powiedziała, że czemu 3 godziny po treningu przeszedłeś. Czy to no tak, wie. Ona to rozumie. Tak. A wielu właśnie idzie w tą stronę też... Nie, ja nie narzekam, że to jest złe, bo ja też chciałem wracać i tak dalej. Wychowanie dzieci to jest coś fantastycznego, ale to się tak mówi, tak, że... Czas, który poświęcasz i ona, która była sportsmenką i on właśnie to doceniała i wiedziała, że nie może mu czegoś zabronić i tak dalej. Ludzie tego często nie doceniają. To jest tak zwany trening niewidzialny, co się robi poza, poza boiskiem. Sławek, Lech Poznań to był taki czas szczególny. Jak rozmawiałem z Filipem Luisem, który grał w Atletico, grał 2 razy w finale Ligi Mistrzów, który zdobywał mistrzostwo kraju i zapytałem go, kiedy najbardziej byłeś szczęśliwy, to powiedział mi, nie w Atletico, ja grałem sobie w Deportivo. Bo wtedy miałem największą radość z piłki. Kiedy ty miałeś największą radość z piłki nożnej? Bycie częścią w reprezentacji. Mhm. Na każde zgrupowanie, jak przyjeżdżałem z trenerem Nowałką i z tą reprezentacją Francja i eliminacji jedne i drugie, no to aż zawsze się serce uśmiechało, że spotkać znowu tą całą grupę i treningi, i te emocje związane z meczem i grupę milionów ludzi, który cię wspiera, bo wtedy wszyscy ci dobrze życzą, wiadomo, reprezentacja to jest narodowość. Ostatnie 3 miesiące, 4 wypożyczenia w Wiśle Kraków, które mi pokazało, że po... że są trenerzy, którzy potrafią rozumieć twój styl bycia, twoje zaangażowanie, że jest szatnia typowo piłkarska, jest śmiech w szatni, ale jest też ciężka praca, gdzie był Wasyl, Boguski, Brożek, Błaszczykowski, Peszko, że jest rzesza ogromna kibiców w Krakowie, aż nie myślałem, że aż taka, że jak tu cię pokochają, to cię kochają całym sercem i do dzisiaj idę z podniesioną głową w Krakowie i dostaję mnóstwo, wiesz, pochwał, że szkoda, że w Wiśle nie grasz, bo byś się dalej przydał. Lata oczywiście w Poznaniu, szczególne te pucharowe, gdzie Mistrzostwo Polski z Frankiem Smuda zdobyliśmy Puchar Polski, mecz na stadionie w Chorzowie, gdzie strzeliłem jedyną bramkę 1-0 i Puchar Polski przywieźliśmy do Poznania. Kilkadziesiąt występów w Wiśle Płock, gdzie debiutowałem i kibice mnie też lubili jako o, ten Peszko mały, taki młodziutki, a już tak dobrze drybluje, w dodatku taki szybki, nie odpuszcza, zadziorny. No to pokazywało, że wiesz, ludzie mnie też lubią. I teraz do którego miasta bym nie wrócił, czy nawet do Gdańska, no ja mam tylu rzeszów kibiców, że okej, gdzieś błędy popełniałem, że może słabsze, że to, że brak techniki, no ale tej techniki nie mogło być, bo ja od 15 roku zacząłem trenować dopiero każdego dnia, więc wiesz, szkoliłem się sam na osiedlu boiskowym, gorszym niż mógłby się przypuszczać. I dobry ślad mi się wydaje wszędzie zostawiłem. Czasami jest to niedoceniane, wiesz, ludzie gdzieś tam hejtują, że reprezentacje bezużytecznie, czy tam byłeś, bo byłeś. No ale jakby tak spojrzeć na kadry Nawałki, no to co on nie chciał, ja wszystko wykonałem. Nie popełniłem jakiegoś rażącego błędu, przeze mnie kadra nie przegrała. Coś tam od siebie wniosłem, głównie rezerwowym, ale też pełniłem swoją rolę. Ja wiedziałem miejsce w szeregu, wiedziałem jaką mam rolę i do tego byłem przygotowany. A ty uważasz, że byłeś bardzo utalentowanym, bo jesteś dzisiaj już na etapie raczej schyłku swojej kariery piłkarzem. Czy byłeś bardzo utalentowany, czy uważasz, że właśnie nie? Talentu nie miałeś, a osiągnąłeś nie, miałem, bardzo dużo. Miałem talent. No, szybkość to jest coś, co w piłce teraz jest numerem chyba 1 i wydolność. Natomiast miałem też trochę szczęścia, bo to w piłce jest potrzebne, który trener cię weźmie do pierwszego zespołu, bo gdyby wtedy w Wiśle mnie nie wzięto, albo wzięto, bym się nie sprawdził i znowu by mnie cofnięto do rezerw, albo nie wiem, do juniorów, to jest ten moment przejścia z juniora do seniora i to się łatwo jakoś udało. A talentu nie miałem takiego jak choćby Zielu, czy nawet Ligi Polskiej, Rafał Wolski, który ma talent fantastyczny, czy są o wiele lepsi piłkarze, wiesz, jak Carlitos był w Lidze Polskiej, to był talent, naprawdę. Tak. Sławek, co ma takiego Zielu, co twoim zdaniem, bo znasz go i z treningów, i z meczów reprezentacji, co budzi podziw? Balans. Balans i moment obrotu przyjęcia. On cię gubi w sekundzie. Tak jak mnie, no mnie, no ty się śmiesz, akurat ciebie gubi, no ale większość na treningu w reprezentacji on się bawił. Naprawdę się bawił, nie? On ma ciężar tego, że on musi kadrę prowadzić. Ludzie od niego wymagają cały czas, że on musi być liderem.
że każdy by chciał, żeby on był kluczowym zawodnikiem w każdym meczu, żeby do Lewandowskiego w każdym meczu dawał asystę, żeby stałe fragmenty z tych, które wykonuje, były bramki i tak dalej, ale on tak nie będzie. On ma luz na poli, gra w potężnym klubie. Tam są piłkarze, na których opiera się Insigne, Mertens, Osimhen, tak, na których Fabian jest większa tego rola, tak. A on wtedy ma pełen luz, wtedy pokazuje to, co pokazuje. Ale ten balans ciała naprawdę to jest każdego odwiedzia. Wiesz, co mnie zszokowało, bo pytałeś, czy oglądałem ciebie u Kuby Wojewódzkiego, oglądałem nawet wczoraj na playerze, bo znam piłkę okręgową. Grałem przez 6 czy 7 lat. I pamiętam, że wielokrotnie mówił mi ojciec, który poszedł raz, drugi, trzeci na stadion, po cholerę wygracie, skoro oni po was ciągle jadą. Wasi kibice, rywale. I miałem taką zawsze teorię, że jak kibice kupuje bilet i widzi mnie, bo jestem beznadziejny na boisku, to ma prawo powiedzieć, co chce, bo to jest jego prawo. I ty mnie zszokowałeś, że ty w ogóle nie doświadczasz agresji, takiej przemocy słownej, hejtu. Nie, w ogóle, naprawdę. A spodziewałeś się tego? No myślałem, że będzie bardzo, ale później sobie tak myślę, już nie mówię o piłkarzach, przeciwko którym gram, bo oni głównie doceniają i nieraz na boisku tam coś się tak pogadamy sobie, bo to nie tylko mecz, ale gadka, wiesz, z różnymi, że fajnie było zagrać przeciwko panu, widzimy różnicę, szczególnie Majewski, którzy twierdzą, że niektórzy piłkarze, no jemu się piłki nie da odebrać, wiesz. A ja mówię, no widzisz, trochę to jest różnica, to dopiero widać, jak jest styczność z nami. Tak samo ja mogę powiedzieć, czemu ja jestem słabszy od, nie wiem, Lewandowski, Podolski z tymi, co grałem, bądź z tymi, co nie grałem, no z Barcelony na przykład, to też widzę różnicę. Pewnie jakbym z nimi zagrał, też bym widział różnicę. Ale czy o hejcie z trybun? Nie, gdzieś tam się zdarzy pojedyncze rzeczy, ale to naprawdę mało. Głównie ludzie przechodzą, jak już Wieczysta przyjeżdża, to już w czwartek nie ma biletów, cała ta trybuna jest pełna, więc wiesz, mecz się kończy szybko, bo już po 20 minutach jest 3-4-0. Wobec ciebie są duże wymagania, bo wszyscy chcą zobaczyć byłego reprezentanta Polski. A co najbardziej szokującego, ciekawego cię spotkało podczas tych meczów okręgów? I pamiętasz taką jakąś scenę, anegdotę, historię? Ciekawego? Nie, generalnie ciekawe było to, jak tutaj podpisałem kontrakt i przyjechało tyle mediów, że na konferencji reprezentacji Polski tyle nie było. No, same to zainteresowanie moją osobą było ogromne. A z meczów? No, docenienie, chyba to docenienie piłkarzy, że nieraz akcja się toczy gdzieś z drugiej strony boiska, ja gdzieś się przemieszczam, a ten piłkarz, natomiast wiesz, patrzeć za akcją, co się dzieje, to on dalej przy mnie tutaj jest i tak próbuje, mówię, ja mu nawet podpowiadam, słuchaj, przesuń tam, będziesz miał łatwiej za wiesz, pomożesz koledze, piłka przejdzie, będziesz miał bliżej, a on przy mnie cały stoi, więc takie, wiesz, mówię. Wiesz, jak najdłużej chcę być przy Sławku Peszce. Wiesz, że dzisiaj trudno się przebić do popkultury, czyli do tej kultury popularnej, jak się jest piłkarzem w Polsce, z całym szacunkiem do ciebie, 44-krotnego reprezentanta Polski, ale ta liczba followersów, świadomość ludzi, to jest rzecz, do której ty się przebiłeś w sposób spektakularny. Sławek, wiesz, że wielu lepszych piłkarzy w Polsce z lepszą karierą nie trafiło do opinii publicznej z taką energią jak Sławomir Peszko. Ja mam zawsze jeden barometr, że sprawdzam, czy piłkarz jest popularny, tak wiesz, globalnie, czy nie. Dzwonię do mojego ojca, który się kompletnie piłką nie interesuje. I mówię do niego, słuchaj, jadę dzisiaj na wywiad z Peszką. A on do mnie mówi, Peszko, Wieczysta. I pomyślałem sobie, cholera, czy to oznacza, mój stary jest takim barometrem, że ty jesteś rozpoznawalny globalnie. Czy nie masz takiego wrażenia, kurde, to poszło jednak, może nawet za daleko trochę, w porównaniu do moich możliwości, umiejętności, wiesz, kariery. Wiesz, z czego trochę też bierze? Z tego, że grałem w dobrych klubach z dużych miast, jak Poznań, jak Gdańsk, jak Kraków, Wisła i tak dalej. No i z odpałów Kolonia. Trochę. Też z odpałów, trochę głupich historii, gdzie ludzie hejtowali, później to wybaczyli, bo wiedzą, że czasami też robią głupoty i wiedzą, jak się ja czuję i też odpalają nieraz, wiesz. Tylko, że o nich się tyle nie pisze, co później o mnie. Wiesz, to powiem ci fajną rzecz, bo ty też na pewno lubisz Zlatana. Lubisz na pewno. Bardzo. Zlatana. I pamiętam, kiedyś była taka scena, oni się spieli z Mido, takim Egipcjaninem w Ajaxie, i dziennikarz sportowy mówi do Ibrahimowicza, no ten Mido, to on tutaj błędy popełnia życiowe, i Zlatan mówi,
A ty nigdy? 21-letni piłkarz, młody Ibrahimowicz, mówi, a ty nigdy nie popełniłeś błędu w życiu? Dziennikarz mówi, no wiesz, no popełniłem. No właśnie, tylko że nikogo to nie obchodzi, tego nikt o tym nie mówi. Wiesz, ja jako pracownik mediów, bo ja lubię, jak tam czasami nawet piłkarz pojedzie z dziennikarzem, coś mu powie, wiesz, coś się dzieje. Jak to mówi Radek Majewski, żeby się kręciło. On ma znakomite określenie. Natomiast czasami odnoszę takie wrażenie, że te odpały były ważne, to na pewno, żeby się przebić do świadomości, ale też z drugiej strony, i nie wiem, czy się zgodzisz, że nie ma osobowości w piłce, że one umierają, bo dzisiaj trzeba być poprawnym strasznie. Dzisiaj się wielu piłkarzy boi coś powiedzieć, bo jest ta tyrania social mediów. Dzisiaj ludzie nie mają świadomości, że jakiekolwiek Sławek odstępstwo, jakikolwiek numer zrobiony od razu spotyka się z agresją, jakakolwiek oryginalność. I na przykład często... Wiecie, często piłkarze właśnie udają, nie chcą być blisko ani kibiców swoich. Poza tym jest wielu obcokrajowców w klubach, bardzo dużo jest obcokrajowców. Ci obcokrajowcy nie utożsamiają się tak z klubem jak polski piłkarz, któremu jak grozi spadek, no to on przeżywa. On trochę boi się, wiesz, opinii później kibiców i tak dalej. A zagraniczny, no, zmieni zaraz klub, wiesz. Nie ma gdzieś. No właśnie. Nie ma gdzieś, ale tak. Powiem ci, że wiesz, to często się spotykam na przykład z tym w dziennikarstwie sportowym, że przychodzi do mnie kumpel i mówi, ale po tobie jadą po tym meczu. I ja mówię, Jezu, ale mają prawo. Niech sobie piszą, co chcą, bo to jest ich prawo. Jak gdyby jest takie, ja tego nie znoszę, podlizywanie się odbiorcy, wiesz, żeby się podlizać odbiorcy, żeby odbiorca się zaakceptował. Umówmy się, gdybyś ty dzisiaj chciał być poprawny politycznie i podlizywać się, to byś wiedział, jak to robić. Wiedziałbyś, jak to robić. Nie miałbym problemu z tym. No. Nie miałbyś żadnego problemu. Co ty chcesz robić w życiu? Bo słuchaj, ja mam 34 lata i uważam się za młodego dziennikarza, który ma przed sobą jeszcze lat 13, ale gdzie chcesz dojść? Chcesz być, pracować w Sky News na przykład? The Sun? Nie. Wiesz co? Wiesz, to telesport? Bardziej chodzi o takie wywiady z piłkarzami, o których mówisz, klasy światowej. Są niedostępni. Na przykład... Zlatan. Ja. You. Ale pojechałem do Chile, żeby robić dokument o Arturo Vidalu, bo go uwielbiam jako piłkarza. Zresztą wiem, że ty też. No, mam zdjęcie. No, spotkałeś się z nim. Kurde, z nim chciałbym ruszyć. Wiesz, że on po moich 2 miesiącach nauki hiszpańskiego pojechałem na mecz Bayern i chciałem z nim zrobić wywiad. I mówi do mnie rzecznik prasowy Bayernu, ale on nie mówi w żadnym języku poza hiszpańskim. Ja mówię, ja tu mam napisane 3 pytania, wykułem na pamięć. Dawaj. I zrobiliśmy tę rozmowę. On był bardzo serdeczny i tak mnie klepnął. I mówisz lepiej po hiszpańsku niż ja. I słuchaj, ja wtedy tak urosłem. Oczywiście nie uwierzyłem w to, ale urosłem. Miałeś z nim jakiś dłuższy kontakt taki? Nie. Tylko hola, como estás i tyle. Byłem akurat w loży po meczu Bayernu i jak piłkarze zase przychodzą do swoich rodzin, to chwilę tam... Oj, to zdjęcie miało... Zrobiłem sobie z Vidalem. Tyle lajków? Tak. No, właśnie. No. I co ty chciałbyś... Styl bycia jego, Zlatana Ibrahimowicza, to nie jest to, na czym się wzoruje, ale no, miło mi się czyta. Na przykład jak Zlatan mówi po odejściu z MLS, byłem, pokazałem jak się strzela, pokazałem jak się gra, teraz możecie wrócić oglądać NHL czy NFL. Ale wiesz co, no to, ale wiesz, że to jest ironia. Ale teraz człowieku serce się śmieje samo i ktoś mówi, a to arogant, a to idiota, a to ten, czemu tak mówię, ale to jest też takie... Mnie się wydaje, że są tacy sportowcy, którzy lubią jak się po nich jedzie. Wiesz, że był taki tenisista McEnroe i on kochał, jak cały kort był przeciwko niemu, prawda? Bo jego to motywowało. Czasami są tacy ludzie, każdy ma takie osoby w środowisku, które lubią sprowokować po to, żeby ktoś pojechał, no bo potrzebują takich emocji i odnoszę wrażenie, że ta adrenalina też jest potrzebna, wiesz, Zlatanowi. Natomiast co ty chciałbyś robić w życiu? Ty jesteś młodym człowiekiem, jesteś ojcem dwójki dzieci. Tak, mam plan generalnie zostać w Krakowie, chcę, jak to mój prezes mówi, ludzie jeszcze nie wiedzą, jakim klubem będzie Wieczysta i jak chcę w tym uczestniczyć, bo to dopiero jest początek. Sławek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była duża przyjemność. Chłopak z Podkarpacia z chłopakiem z Podkarpacia. Łączy nas wiele. A co się stało z tą koszulką Del Piero? Poszła na ścierkę pewnie. Kurde, nie wiem. Ale mama wiesz, tak że, zawsze robiła, ale nie? Ale wiesz, że mam wszystkie koszulki, w których grałem w klubach, z wszystkich kompletów i wszystkie grane? A gazety na przykład kupowałeś Brawo Sport. No. To miałeś? Mama, pokażę ci zdjęcie, które wczoraj zrobiłem, bo byłem u rodziców na obiedzie. Z lewym właśnie, wysyłałem mu. Lewy waży tam 65 kg. Możesz wykorzystać. To jeszcze wtedy sterydów nie brał. No, właśnie. Wytniemy to. Dzięki, Sławek. Dziękuję bardzo.